Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 11 tysięcy zł na program, który my nazwaliśmy Etnoponidzie, dawne zwyczaje z Pińczowa i okolic. Zaplanowaliśmy 6 cyklicznych spotkań. Każde z tych spotkań będzie miało inną tematykę i będzie dotyczyć innej tematyki. Między innymi będziemy opowiadać o dawnych zwyczajach domowych, a więc o tym, jak dawniej organizowano pogrzeby, jak organizowano śluby czy chrzty, o dawnych zwyczajach związanych ze świętami, więc będą to zwyczaje, obyczaje dotyczące Bożego Narodzenia, dotyczące Wielkanocy, Święta Trzech Króli, czy chociażby zbliżającej się Niedzieli Palmowej. Te wykłady i prelekcje chcielibyśmy uzupełnić o obiekty, o eksponaty, które nawiązują swoją tematykę do danej swoją tematyką do danej prelekcji. Te obiekty będą przywożone z Muzeum Wsi Kieleckiej. My też nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Kieleckiej, ponieważ jedna z pań, która pracuje właśnie w muzeum, pani Aleksandra Imoza, będzie te wykłady dla nas przygotowywała i mniej więcej co miesiąc będziemy mogli Państwa zapraszać do muzeum, aby Państwo te wykłady mogli posłuchać i też zwiedzić przygotowywane przez nas wykłady. Przede wszystkim chcielibyśmy uświadomić mieszkańcom Ponidzia, ale też mieszkańcom Pińczowa, jak ważna jest dla nas tradycja, jak ważne są te zwyczaje i przede wszystkim też to, że te zwyczaje może w zmienionej formie, ale przetrwały do dzisiaj, bo chociażby zwyczaj robienia palmy wielkanocnej to nie jest wymysł XXI wieku ani XX, ale on jest zakorzeniony mocno w historii, zakorzeniony mocno w tradycji i chcielibyśmy to utrwalić i tą wiedzę właśnie upowszechnić. Pierwotnie pisząc projekt założyliśmy, że będą to wykłady przeznaczone dla dzieci, dla młodzieży, ale i też dla starszych mieszkańców naszego regionu. Natomiast my też przewidując dzisiejszą sytuację, założyliśmy w projekcie, że wszystkie wykłady, wszystkie prelekcje i też wystawy będą utrwalone na nośnikach wideo, więc będą udostępniane w internecie, na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, więc będzie można też w domu zobaczyć, obejrzeć. Etnoponidzie, dawne zwyczaje z Pińczowa i okolic, program, który został przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury, a dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pierwsze spotkanie zaplanowaliśmy na kwiecień, natomiast na razie jesteśmy na etapie aktualizacji wniosku, więc o wszystkich spotkaniach będziemy informować na bieżąco w internecie i w mediach. Spotkania będą prowadzone przez pracownika Muzeum Wsi Kieleckiej, przez panią Aleksandrę Imozę, która jest przewodnikiem świętokrzyskim i która jest również przewodnikiem w Muzeum Wsi Kieleckiej.